Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry, Marek Lewanty z tej strony dla portalu nagłośnieniowego. Jesteśmy na stoisku Apart Audio na targach ISF w Amsterdamie. Chciałem pokazać tutaj jedną z nowości, którą w tym roku przedstawił Apart. Mam na myśli głośniki z serii Kubo, przed którymi tu jesteśmy. Głośniki są bardzo interesujące, szczególnie dla klientów z rynku retail. Mają możliwość montażu w szynie oświetleniowej. Występują w dwóch wielkościach, Kubo 5 i Kubo 3. Oba są w wersji zarówno niskoohmowej, jak i 100-woltowej. Jak widać, są białe i czarne. Mają panele takie, którymi można głośniki zasłonić w zależności od sposobu montażu. A panele montują się fajnie, łatwo, lekko i przyjemnie oraz zabawnie, jak widzieliście w czasie konkursu. Także zapraszamy do zapoznania się z Kubą. Przekażemy o nich wszystkie informacje. Jak macie jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu z Apart Audio. Dla portalu nagłośnieniowego z Amsterdamu, Marek Lewanty. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy.